No wolałbym zjeść gówno niż wyruchać siostrę? Nie, ja bym wolał siostrę wyruchać niż gówno, jeśli tak szczerze. Ja tak szczerze też bym wolał gówno zjeść niż wyruchać twoją siostrę. Ale nie mam siostry. Nie mówiłem do ciebie. A. Nie, ogólnie ja wychodzę z założenia inaczej. A wracę do taką sytuację teraz, że ruchasz siostrę, a nie wiesz, że z twoją siostrą. Miałbyś do siebie pretensje? Tak. Miałbym niesmak. No ale co... Jedyne, co was łączy, to to, że w tej samej cipie siedzieliście. To aż tak dużo? No, ale to wiesz, to tak psychologicznie jest ten. Ja miałem taką sytuację, jak mi wujek mówił: zamknij oczy, otwórz buzię. I niby nie widziałem, kto pakował, ale zapakował, nie? Tak szczerze? Tak szczerze to pornole oglądam gdzieś tak dwa razy dziennie. No, oglądam pornole tylko po to, żeby konia zwalić. Wiem, że są ludzie, którzy oglądają bez walenia, ja bym nie potrafił. Jak można odpalić pornol tylko po to, żeby sobie kurwa pooglądać? Co kurwa, uczyć się chcesz, to chuj ci chodzi. Pornol służy tylko do zwalenia konia. Potem ja często walę konia i wyłączam pornola i szukam innego. Jedną ręką walę, drugą szukam. Szukam różnych wrażeń, jakoś lepiej mi się tutaj dochodzi. Że to brzmi, jesteś chory na głowę. No tak jest, no stary. Czy... No ja rotuję, no. Bo mi się mówi sobie, kurwa, trzeba inną akcję, abym, nie, abym ją szarpnął, dziwkę za włosy. A kurwa pan, kurwa, ona jest łysą, nie kurwa. No. Nie, on jej nie szarpie, kurwa, debil. No to szukam kolejnej, nie? Gdzie moje potrzeby zostaną spełnione. Dzięki za plus jeden, czat. Powiem ci tak, stary, ja nie wiem, nie mam pewności, ale z tego, co ja tak zorientowałem się, to no część lasek napierdala palcówy, ale też jest część takich dup, które to nie kręci. One faktycznie potrzebują mocniejszego bodźca i ani jakiegoś kurwa vibration nie używają, ani coś, tylko po prostu nic nie robią. Ale wydaje mi się, że większa część lasek napierdala wibratory. Potem laski są dużo bardziej zboczone od mężczyzn, tylko są mniej wylewne. Nie mówią takich rzeczy otwarcie, ale są dużo bardziej zboczone, zbuzdane szmaty. Co druga laska, kurwa, ma taką fantazję, że chce być ostro jebana, kurwa, wręcz czuć się, by była gwałcona, nie? Jesteś chory na głowę. Przysięgam, że tak uważam, to nie jest jakiś żart. Przysięgam, stary. No, laska chce być gwałcona i chuj. No serio, kurwa, chce być gwałcona, nie? No, ja tak, pierdolę. Ale nie przez, kurwa, pierwszego lepszego żula, kurwa, pijaka, tylko przez faceta, czemu on werki nie? Który jej się podoba ogólnie, nie? Ale no tak, to chce być gwałcona, dziwko, oczywiście, że tak. Dobra. Niesamowite. Kiedyś pójdziesz siedzieć za te twoje, kurwa, derdy mały. Kurwa, przysięgam ci, stary, że tak uważam, nie? A ty tak możesz uważać, kurwa, wiesz, no. No, ale ja... no tak jest, no. Ja naprawdę Patrz, wyobraź sobie, że nie byłbyś zjebany, nie? Ale ja nie jestem zjebany, ja mam rację, no, kurwa. A ja bym stary uważał, że... O, naprężył skurwysyna. Nie wiem, kurwa, jakiś delikatny seks i tego typu rzeczy to macie, kurwa, na filmach. Laski chcą być ostro napierdalane, tak żeby nie na następny dzień nie mogła, kurwa, usiąść, no. Ona chce, kurwa, wjeżdżać. Żeby ją siku bolało, tak? No, mają siku boleć, dokładnie. Mają siku boleć. Mają, kurwa, włosy boleć, dupa mają boleć, gardło mają boleć, wszystko mają boleć. Oj, no oglądałeś się, kurwa, filmów dla dorosłych. Kurwa, no nie, ona ogląda... Dobra, whatever, masz rację. Tak uważam, przysięgam, że nie jest to mój wymysł, tylko wierzę w to, co mówię. Ale ty nie musisz, kurwa, przysięgać, że w coś wierzysz. To, że ty w to wierzysz, ja jestem w stanie ci w to uwierzyć. Daj mi to, bo potrzebuję. No i temu brakowało mi. To napisał, dzięki za info, mam 15 lat. Jesteś taki chory. Moim zdaniem powinieneś zostać skazany, kurwa. Za to, co ty właśnie mówisz. Właśnie, stary, nie masz racji. Ja nie jestem chory, ja po prostu mam rację, no. A ja nie mam racji, ale ty masz... No tak, powiem ci tak. A załóżmy hipotetycznie, że to, co mówię, jest nieprawdą, tak? Że kobiety takich rzeczy nie lubią, nie akceptują, whatever. No. To w jaki sposób jest to nielegalne? No jest to totalnie, kurwa, legit, jest to legalne. Ja uważam, że na 10 lasek przynajmniej 7 chce być tak traktowane, jak ja powiedziałem, nie? Okej. Okay. Tak uważam, no, wierzę w to. Ja nie wiem, czy czasy się zmieniły i dzisiaj laski są inne, czy kiedyś kobiety były bardziej takie, nie wiem, dbały o swój wizerunek i tak dalej, ale no dzisiaj kobiety, co tak jak powiedziałem, dokładnie. To, co na pornolach widzimy, to jest tylko kruszyna tego, jak bardzo laski są napalone, nie? Niesamowite. Na pornolach laski, kurwa,
laski biorą 7 analów na raz, a on mówi, że to jest tylko zalążek do tego, jakie są naprawdę. Jesteś kurwa taki chory na głowę. No dobra, no może nie aż tak, trochę mnie poniosło, ale, no ale coś ten deseń, nie? Coś ten deseń. No, no owszem, że tak. Ale po co miałbym własnych widzów kłamać? Ja dla widza tak najlepiej chcę. Po tym ja też niejednokrotnie słyszałem takie głosy, no, że ja po prostu na dziwne laski trafiam. I być może tak jest, być może ja się mylę i ja po prostu naprawdę trafiam na jakieś takie po prostu okazy. A może nie jest to tak, kurwa, że ty szukasz takich ludzi? Bo to jest jak, kurwa, siedzieć w środowisku hip-hopu i mówić, no kurwa, wszystkie laski hip-hopu słuchają. Ty może się po prostu... Ty z racji tego, że jesteś kurwa przykurwem, to się to przyciągasz przykurwu. Nie, szczerze nie wydaje mi się. A to przyciągam przygłupów, to tak, ale to, że ja taki lasek szukam, no nie, po prostu takie się trafiają. Mhm. O, gitara Johnny. No nie, no, ogólnie... A patrz, pamiętasz moją historię z Tindera, tą moją ulubioną? Ona też ci wydaje nieprawdopodobna. I ci wydaje, ja nie wiem, jaka jest twoja ulubiona, kurwa. Tyle ich już wymyśliłeś, że... Wymyśliłeś, no. No moja ulubiona jest ta, gdzie to laskę przez całe spotkanie wyzywałem. To jest najlepsza historia ever. Widzisz... Kurwa, co ty mówisz w ogóle, przygłupie? No... Moja ulubiona historia, no jak wyzywałem laskę przez całe spotkanie. No dobra, źle to brzmi tak szczerze, ale jak się o to opowie, to nie brzmi tak. Nie, jak się to opowie, to pewnie, kurwa, jeszcze gorzej brzmi. No przypominam, że jesteś prekursorem, kurwa, takich zagrań jak laska miała Zeza, kurwa, i ten. I już nic z nią nie chciałeś, tylko dlatego, że Joko spierdalało. Kurwa, ty chciałbyś zepsuć tą laskę, tak szczerze? Albo szedłeś na spotkanie, zobaczyłeś, że jest gruba, zadzwoniłeś, że nie możesz się spotkać, no. No dobra, to było zabawne, ale powiem ci tak. To nie było zabawne. Dobra, a ty byś się nie wkurwił, abyś kupił PlayStation bez pada, no kurwa, no. No w ogłoszeniu nie było napisane, kurwa, że Joko nie działa, rozumiesz? Ale może fajnie się z nim rozmawiało. No kurwa, tak ono. Ale ty z jednej, bo patrz, ty z jednej strony kurwisz każdą laskę, że jest głupia, a potem jak nie jest ładna, to nawet nie dajesz jej szansy sprawdzić, czy nie jest głupia. Nie do końca. Nie musi być ładna, musi działać. Znaczy musi być w miarę ładna, ale nie taka, nie musi być jakaś wybitna. Wystarczy, że ma ta na równo krzywy ryj jak ja, tylko bardziej, no kurwa, no chcę, żeby działała po prostu. Bo jest to trochę tak, jakbyś sobie kupił stary samochód, kurwa, bez hamulcy, nie wiesz, co chodzi. Ale kurwa, no może dało się to skorygować, może byś się okazała super osobą, a z racji tego, że ty jesteś majętnym Żydziem, to byś jej na przykład zasponsorował naprawę oka. Nie, no i tak miałbym tą świadomość, że jednak tam wada fabryczna była, nie? A co jeśli na przykład się wpatrzyła w ciebie na telefonie i jej spierdoliło oko, bo chciało już być w tobie? No nie wiem. A ty działasz? No Aleksandra, zależy o co pytasz, tak? No jeżeli pytasz o to, czy nie wiem, czy... Czy działam? No jakoś tam działam, nie? Na swój sposób działam. Rafał wymaga nie wiadomo czego, a sam nawet pachnie goli. No jest to trochę prawdą, że nie golę tych pach faktycznie. Ale po prostu, ale jajka gole, nie? Ale dobra, jakby laska przyszła z nieogoloną pachą? No dobra, no to zupełnie coś innego. Dlaczego? No bo od kobiet się pewnych rzeczy wymaga. A, wymaga się. No dobra, jakby laska kurwa przyszła w kudłatych kurwa nogach. No stary, no nie wiem, no też masz kudłate, no wiesz co chodzi? No to jest słaby argument. Musisz sprawdzić, jak to. Ale dobra, słuchaj, bo mówisz, że od kobiet się czegoś wymaga. Bo taki jest, powiedzmy, stereotyp, który ty uważasz, że jest w porządku. No tak. Ale jak potem jest stereotyp, że mężczyzna ma utrzymać kobietę, to kurwa już ci się nie poda. Czyli stereotypy... Stereotyp już od dawna nie funkcjonuje w społeczeństwie. Mężczyzna, ale z pachami to samo. Kobiety. No nieprawda, kurwa, nie jeden chłop ma pachę, kurwa, zarośnięte. Dobra, co to kurwa mi wysłałeś? Zobacz, czy to jest kobieta, która... Czy to jest normalna kobieta według ciebie? Tylko musisz to odpalić. No Pornhub mi wysłał. No ja wiem, że Pornhub ci wysłałem, ale zobacz, co ten typ robi. Nie chcę tego oglądać. No tak w skrócie, to ruchają nogą w dupę. Ja pierdolę. I wali konia. I klepie ją tak. No zobacz to. A potem ona liże tą nogę, kurwa, wychodzę stąd. Ja pierdolę, co ty mi wysłałeś, kolego? Jak można bawić sobie konia do tego, że laskę nogą ruchasz?
Ale to on ją rucha nogą i wali. To jest niesamowite. No zajebiście, no fajnie, fajnie tak. O matko. No nie dam wam linka, to jest za mocne. Ja pierdolę. Mam nieletnich widzów jeszcze i w to wejdę, lepiej nie. Ja pierdolę. Podaj nazwę chociaż. Kurwa, nie ma tego sprawdzić. No nie, kurwa, chcecie oglądać pornosa, jak ktoś kurwa laskę nogą rucha, no zastanówcie się. Kurwa, dobra, rucha mnie ta skrzynka. To ostro, 300 mi zabrała. Nie, jesteś chory, Rafciu. Tak szczerze, jakbym był kobietą, nigdy w życiu mi cię nie oglądał. Ja się nie dziwię, że mnie kobiety nie oglądają przez to, co ale ty mówisz stary, na tych transmisjach. One stary, są obrażane tu permanentnie. Stary, kobiety nie są obrażane na moich streamach, ale zgadzam się z tobą. Ja się nie dziwię, że mnie kobiety nie oglądają. Mnie, kurwa, ogląda, nie wiem, na 100 osób pół kobiety. Mówię pół, bo kurwa ktoś się czuje, kurwa, że ma inną płeć. No wiesz co chodzi? Co, ale, ale zarobiłem teraz, ja pierdolę. O kurwa. Rafciu, Pawciu, Polskę zbaw. Kocham cię. Nice. O, teraz mi gówno dało, ale nieważne. Ktoś się odjebało, to moje. Ale serio, ja się nie dziwię, jeżeli też mała kobieta ogląda. Ale nie dlatego, że ja o kobietach źle powiadam, bo ja o kobietach nigdy źle nie mówię. I ja nie widzę, co jest złego w tym, że powiedziałem, że kobiety lubią ostry seks ogólnie. Co jest w tym złego? No lubią, kurwa. Ale nie powiedziałeś, że ostry seks, tylko że chcą być gwałcone, no kurwa, no. Ale nie powiedziałem dosłownie gwałcone, tylko chcą w łóżku z facetem, który im się podoba, dosłownie ruchać się tak, jakby gwałcone były, no. Matko bosko. Kurwa, ja ciągle zarabiam na tym K-dropie teraz. Ja pierdolę, wygrałem już 6 koła razem. No nie, może nie tylko, ale duża część tak ogólnie, no ogólnie teraz no czasy się trochę zmieniły i no zmieniły się trochę czasy po prostu. Po prostu się trochę zmieniło. Ale nie wsadziałbym tego w kategorii źle lub dobrze, ale no jest inaczej. Nie wiem. Najlepsze jest to, że potem ja nawet pana Cysia nie dostanę, a ty dostaniesz. Wiesz co, ja teraz powiem szczerze, to powiem jest totalnie szczere, Sergiusz będzie szydził, ale spoko, Sergiusz tak już lubi robić. Ja niejednokrotnie pytałem dziewczyn, czy dla nich wadą czy zaletą jest to, że mężczyzna ma duży przebieg, że tak powiem, w sensie, że z wieloma laskami sypiał. I kobiety najczęściej mówią, naprawdę, że to jest zaleta, bo dzięki temu zbiera doświadczenie. I jak mają do wyboru, może to źle zabrzmi, ale większość kobiet, jak ma do wyboru prawiczka albo gościa, który wyruchał 40 lasek, to wolą tego, który 40 lasek zaliczył. Pojebane stare, ale tak jest. No niektóre też lubią prawiczków, nie? Ale raczej wolą tych takich zawiadaków. Dlatego nie żadna nie chce, ale no, tak jest, no. O, nawet dziewczyna się zgodziła za mną, widzicie? A jeżeli chodzi o laski, to wiadomo, że mężczyźni wolą laski z małym przebiegiem, ale powiem ci, że tak jak poznawałem laski, bo ja różne tematy rozmawiam, to bardzo rzadko się zdarzało poznać laskę, która mówiła mi, że miała w łóżku mniej niż, nie wiem, 7 partnerów na przykład. Tak na ogół miała między 5 a 10, nie? Między 5 a 10. I mówimy o laskach, które miały po 21-22 lata. Ja w ciężkim szoku jestem, jak tutaj siedzę. Okej. Ty takie tematy brzydkie poruszasz tutaj. Nie, no ja odpowiadam na pytania widzów po prostu w donajcie i tyle. Zawiadaków i chuj, zawadiaków. Chuj, że to są zawadiacy, a nie zawadiacy. Wyjebane, są tacy, jak ja chcę, żeby byli. Ale ogólnie też ten. Typ zazdrosny o dziewczynę. Czemu Botka się już nie buduje? Ale z reguły faktycznie tak jest, ja się z tym zgodzę, że dziewczyny sobie bardzo często zaniżają przebieg. Kurwa, każdy się sypie teraz. Ale ja nie mam z tym problemu. Niech każdy się rucha. No tak, no teraz to takie czasy właśnie wkładania gdzie popadnie i wypinania dupy gdzie popadnie. No oczywiście tak jest. I mimo, że ja jestem trochę pierdolnięty, to ja mam egzousta. Mam egzousta, przyjdź na bota. Dwa razy ich wyjebiemy z linii i będzie git. I ten drive'em pójdzie nawka. Ja na przykład szczerze brzydziłbym się laski, która byłbym w klubie i laska mi zaproponowała, że migało, pierdoli. Brzydziłbym się tej laski. Mówię to serio, brzydziłbym się i bym nie skorzystał.
On sobie myślał, ja pierdolę, ona przed chwilą pewnie miała 20 kutasów innych, no nie chcę jej. A co to za różnica? No można, nie, można się umyć i nie ma pozostałości. Gównem jebanym. No to używaj prezerwatyw. Ta, lód w prezerwatywie, no zajebisty. Raz w życiu takiego miałem, nic się kurwa nie czuję. No serio, miałem robionego kurwa loda w gumie raz, no. Lipa w chuj, serio. To nie wiem, to wymaga od każdego kurwa testów na... Miałeś kiedyś robionego loda w gumie? Nie. No kurwa, nie polecam. Totalnie nic nie czujesz, naprawdę. Gówno w chuj. Dzięki temu minutę wytrzymałem. Znaczy ja nie wiem, nie wydaje mi się, że ilość partnerów powinno być jakimś dużym problemem, patrząc długofalowo. No przed chwilą powiedziałeś, kurwa, że ma to dla ciebie różnicę. No powiedziałem, że nie mogę patrzeć normalnie na laskę, która kurwa ruchała się z gościami po klubach, no ale jeżeli poznawała gości i po prostu się... A co to za różnica? W klubie, kurwa, no czy w parku się poznać? No nie wiem. No nie chodzi o to, no ale jak poznasz w klubie, to spoko, ale nie jak mu opierdolisz gałę, kurwa, w toalecie, no wtedy jesteś dziwką. Aha. Bo jak to zrobisz, kurwa, w domu, to już nie jesteś dziwką. No nie wiem, jesteś, kurwa, na chlajtusem pierdolonym, idziesz do brudnego kibla i opierdalasz, kurwa, gościowi gałę, który się spocił jak skurwysyn, bo przez chwilę na parkiecie parcił, tańczył. Oczywiście, jest to, kurwa, obrzydliwe. Nie wiem, Sergiusz, ja wychodzę z założenia... Si to chcesz, jeżeli ci się podoba, to se si, ale mi się to nie podoba i tyle. Si co chcesz. No tak. Nie wiem, wszyscy kurwa pierdolą o jakichś lodach w klubie, kurwa byłem tak kurwa w życiu, nie wiem, 35 razy w klubie, kurwa, i nigdy nikt mi loda nie robił, no. Więc dla mnie to nie istnieje. No ja nigdy nie ukrywałem, też zawsze mówiłem, że nigdy w życiu nie miałem takiej sytuacji, żeby ktoś mi loda zrobił w klubie, ale też nie miałem nawet propozycji takiej. No też nie miałem takiej propozycji. Ale zacznijmy od tego, że w normalnych klubach, kurwa, stoi ochroniarz, kurwa, przy wejściu do kibla, kurwa, i nie wejdziesz z laską do kibla męskiego, ani do kibla damskiego. No nie wiem, chyba że chodzisz po jakichś spalunach, nie wiem, kurwa, w każdym klubie tak jest. Ja wiem. I nawet nie tyle, że nie mignie o prawo, bo ktoś zaraz powie, że jestem ofertą życiową i spokój, możesz mieć rację, że to, że mi się nie... Też nie wygrałem w totolotka, kurwa, to nie mogę negować, że ktoś wygrał, nie? Ale nawet, kurwa, no, będąc, no nie... Takie urban legend, kurwa. Kobiety to... Kobiety w 2.21 to szmaty, kurwa. Znaczy nie, no, ja na przykład zrozumiałem w Lublinie dosyć sporą ilością gości na bramkach, bo mój kolega ich znał i też miał tam pracować. I oni opowiadali różne historie, więc Ja też słyszałem, kurwa, różne historie. Ale no nie wiem, jak stoi, kurwa, paru gości, opowiada coś, co widziało, no nie widzę postaw, żeby to nie uwierzyć. Więc no nie wiem. Ja widziałem, kurwa, ja mam kolegę, który widział kosmonautę. Nie, zobaczenie kosmonauty to nie jest, kurwa, coś, co jest... Chciałem powiedzieć prawdopodobne. Także no. No w Polsce jest. W Polsce nie ma kosmonautów. No ale nadal nie jest to mało prawdopodobne. Ale oczywiście bajek jest dużo. Ja też chodząc do szkoły słyszałem niejednokrotnie takie historie, że u nas w gimnazjum to są jakieś laski, które za szluga kurwa loda robią. No nie. No to kurwa to chyba jest najstarsza legenda kurwa szkolna. No. Opierdolenie gały za szluga, kurwa, no. No, także... To tak szczerze, to miałem przez, kurwa, 8 lat w szkole paczkę fajek codziennie. Tak, żebyśmy, kurwa, tutaj mniej więcej zrozumieli where we go, nie? Co nie, to rozumiem, że to jest... W każdej szkole jest taka legenda. Chyba tak, w każdej, kurwa. To... Też takie historie słyszałem, no właśnie. No i wiecie, o co chodzi. To samo słyszałem jakieś lasce historię jednej, że ona niby tam kurwa chwaliła się, że komuś tam gało pierdalała i tak dalej. A wydaje mi się, że kutasa to ona na filmie nawet nie widziała. Z takich prawdziwych historii, to wiem, że jedna laska dała dupy w kiblu w szkole. To wiem. Bo było... Bo ruchałeś. No bo ruchałem, no.
u mnie ostatnio w klasie typ z mojej klasy robił gałę innemu 3 lata starszemu. No i to jest zmienna historia. Gejowska miłość. To mi się podoba, takie na czasie.